I tak, wystarczy wszelka, wszelki wysokości wizerunek, jakikolwiek jest mnie Boga wysokości i nawet w postaci Bożka bystrości należy do mnie bystrości. I mojego też i bogina i ten i wysokości tych no bóstw wysokości. Czy tych no bogin. Boginki. To wszystko należy, czyli no ta grecka, Zeus, wszystko to jest, ale to jest wizerunek na mnie, by coś człowiecze. Człowieczy, by coś, jak jestem w siebie, jak chcę się zaprezentować. Czyli egipska tak samo i wszystkie skarby z tym związane. No wszystko to tak jak wygląda na ziemi, należy do mnie. Czyli w sumie ja mam tylko do bohaterów wysokości, mam wysokości jedności, wysokości prawa autorskie. No, błyszka. Tak w rzeczywistości, no tutaj nie ma tyle przestrzeni, bo będzie o mnie opisywał i czyścił się i moich czynach wysokości życia, według też dzieci moich chrześcijan. Bo to tak wygląda. No, na podobieństwo moje jest szczęście życia. Ale do prawa do tego rzeczywistości jeszcze mają chrześcijanie wysokości. To uiszczą was świadomości wysokości. Właśnie w wierze chrześcijańskiej. No to jest nasza kultura wysokości. To było. No według rzeczy i też i zejścia mojego jak Budda i tam wszystko. I wysokości Kryszna i wszystko. I tak to i tak i Jehowa. Bójczka. A bogina wysokości, bogina wysokości to jest przyjemności mój małżonek. Symbolami dawnego bogactwa Petry są olbrzymie, wykute w skale...